Witam w sobotę 25 maja. Rozpoczynam trening barków. Mówią mi, żebym nie mówił, która to seria i nie podawał ciężarów. Pewnie w trosce o to, że ciężary są niewielkie. A więc bez podawania, która to seria, seria następna, ciężar zwiększony o 5 kg. Większy ciężar, większy wysiłek. I następna seria. Ciężar zwiększony znowu o 5 kg. Następna seria, ciężar zwiększony znowu o 5 kg. Na tyle mnie było stać. Sprawdzę później na filmiku, ile było powtórzeń na poprzednim treningu. Następna seria. Ciężar bez zmian. Koniec takiego wyciskania i ta kulka troszkę się powiększyła przy tych seriach. Zmniejszyłem ciężary i robię wyciskanie z zakarku. Następna seria wyciskania z zakarku, trochę szerszy uchwyt.
poszerzę trochę bardziej uchwyt. Jestem zadowolony, bo auto zostało naprawione i będę mógł jeździć. Ostatnia seria. Żona wyjeżdża na zakupy. A ja w poniedziałek pojadę do Gliwic zarejestrować się i umówić, uzyskać termin na leczenie jodem radioaktywnym. I zaczynam ze sztangielkami. Rozkręca mi się jedna sztangielka. Następna seria. Przełożyłem sztangielki, aby się nie rozkręcały. Następna seria. Od dwóch dni moim źródłem pokarmu są ćwiartki z kurczaka i kasza jaglana. Nie liczyłem. Uznałem, że to jednak było 12. Na posiłek jem jedną ćwiartkę kurczaka i miseczkę kaszy. Ćwiartka kurczaka jest upieczona i jemy go ją ze skórą. I ostatnia seria wznosów. A takich posiłków zjadam dziennie 10-6.
A gdy jestem głodny, to dopycham to jeszcze jedną lub dwiema sznitkami chleba posmarowanego lub suchego. No i ostatnie ćwiczenie. Zadano mi pytanie, czy piję alkohol, a więc piję głównie własne wino, własnej roboty. Rzadko piję inne, mocniejsze alkohole. Staram się nie upijać. Zwiększyłem obciążenie, nie wiem, czy nie za dużo. Następna seria, ciężaru nie zwiększałem. Dosyć dobrze się czuję. Przedostatnia seria po posiłku i wgraniu filmika. Mam zamiar pójść na spacer opalający. No i ostatnia seria. Rozpędziłem się i do zobaczenia. Może jutro. Jutro wypadają przysiady. Aha. Mój plan treningowy to jest tak, jak to było wczoraj, dzisiaj i w dniu dzisiejszym planowałem jeszcze biceps z tricepsem. Jednak ten plan był zbyt mocny. I nie udało mi się go realizować. Skończyło się zawsze na treningu barków. Prawie zawsze. I chyba tak będzie najlepiej. Do zobaczenia jeszcze raz.